Moja droga, święta oraz umiłowana przyjaciółko. Branie odpowiedzialności za innych, za ich życie, za ich decyzje. Skoro sam Bóg nie bierze odpowiedzialności za Twoje życie, to czy Ty możesz wziąć odpowiedzialność za życie drugiej osoby? Czy możesz wziąć odpowiedzialność za to, co robi ktoś inny? Czy możesz zmienić czyjeś zdanie? Czy możesz wyciągnąć kogoś z doła, kto chce siedzieć w dole, komu się to podoba, dla kogo jest to miłe, ponieważ jest to coś, co zna i rozpoznaje? Paradoks ludzkości polega na tym, że jest to cała masa ludzi, którzy chcą. Siedzieć i użalać się. Cała masa. I oni nie chcą się ruszyć nawet o milimetr. Po prostu nie chcą. Nie chcą. Nie chcą. Mówią, że chcą, ale kłamią. I rozpoznasz. Rozpoznacie. Rozpoznacie takich ludzi. Nazwijmy ich umownie wampirami energetycznymi. Są to osoby, które chcą wysysać energię, które chcą się karmić tym, że jest im kiepsko. Jest mi kiepsko. I nic się nie da z tym zrobić. Nie da się nic z tym zrobić, ponieważ ja nie chcę, aby cokolwiek zostało z tym zrobione. Będę strzegł swojej konstrukcji ego i życie za nią oddam nawet. Ale aby moja konstrukcja ego była większa, piękniejsza, będę zapraszał od czasu do czasu ludzi do siebie, aby mi do niej dobudowali kawałek swoim ego. Na przykład swoim ego duchowym. O, ja ci pomogę rozwiązać twoją konstrukcję ego, ale ta osoba subtelnie wyciąga kawałek ego w tej osobie, która chce pomóc i dobudowuje własną konstrukcję. O tak, faktycznie, może kiedyś tak zrobię. Mi się nie uda to jednak, ale dobrze było sobie porozmawiać. I wyssana oraz oszukana czuje się osoba, która próbowała pomóc. Wyssana i oszukana. I czuje ona, no coś jest nie tak. Próbowałem pomóc, ale czuję się gorzej niż wcześniej. A tamta osoba dalej tkwi w swoim schemacie. No oczywiście, że tkwi. Bo chce. Bo ona przyciąga do siebie tych, którzy mogą podziwiać jego budowlę. Podziwiać jego niedolę. W jakim celu? Aby ich sprowokować. Aby ich sprowokować do uwierzenia w moją konstrukcję ego. Patrzcie, jakie moje ego jest wielkie. Jak bardzo straszne, jak bardzo tragiczne było moje życie, które sam wykreowałem, ale o tym wam nie powiem. Jakie ono było straszne. Patrzcie i próbujcie mi pomóc, a ja będę tylko patrzył na wasze próby, będę je ubijał i będę wyciągał ego, żeby dobudować swoją własną wieżę Babel. Będę ją powiększał. No bo chcę być oddzielonym od mojego Stwórcy. Nie chcę miłości, pomimo że będę miał napisane na mojej konstrukcji ego co jakiś czas słowo miłość lub jakieś różne symbole, na przykład religijne. Tak, aby wabić tych, którzy są dookoła i aby wysysać z nich energię.
Teraz, moja święta przyjaciółko, opowiem Ci sekret radzenia sobie z takimi osobami. Widzisz osobę, która mówi, że chce pomocy, ale tak naprawdę podskórnie czujesz, że ona jej nie chce. Podskórnie czujesz, że ta osoba ma być zostawiona sama sobie, bo sama sobie gotuje taki los. I nikt jej nie pomoże, jeżeli ona sama nie będzie chciała mieć wewnątrz prawdziwego pragnienia przemiany. Teraz cóż zrobić możesz? Cóż zrobić możesz? Na przykład, jeśli taka osoba jest osobą Ci bliską lub mieszkasz z nią pod jednym dachem. Tak jak lekarze, przede wszystkim mamy nie szkodzić, nie krzywdzić. A szkodą oraz krzywdą jest wiara w problem tej osoby. Wiara w jej problem. Wiara w jej sztuczki mentalne, których używa do tego, aby wysysać energię z innych. No pomóż mi rozwiązać mój problem. No ty wiesz, ty się tak bardzo znasz. Powiedz mi parę słów, a ja tylko użyję tego, żeby powiększyć swojego, a przy okazji twoje również. To jest takie kuszenie, dosłownie. I teraz jeżeli wierzysz w tego węża, który próbuje tylko wyssać cię na chwilkę, to złap się na tym. Złap się na tym na samym początku. O, próbuję komuś pomóc, bo on udaje, że chce pomocy. Robi teatr, odstawia scenkę, udając, że chce pomocy, a wprawdzie jej nie chce. Odmawia. Chce tylko sobie pogadać, tracić czas. Takich ludzi natychmiast odsyłamy. Nie zajmujemy się nimi nawet przez sekundę. Gdybym ja, chodząc po ziemi, nie dokonywał selekcji pośród tych, którym chcę przekazać prawdę, straciłbym masę czasu. A moje nauczania nie przetrwałyby do waszych czasów. Zapisy tego, co mówiłem, na co wskazywałem, to by nie przetrwało. Zawsze konieczne jest wybieranie przed kim i kiedy zdradzamy tak zwany sekret duchowej prawdy, przed kim otwieramy te wrota niebios. Przed tymi, którzy chcą być w ciemności, nie robimy tego. Nie z powodu chęci ich ukarania, tylko z powodu tego, że jeżeli ktoś nie chce wejść do nieba, to otwieranie bram niebios przed kimś, kto jest w ogniach piekielnych, bo chce, spowoduje tak zwany przeciąg. I po prostu ta energia z nieba, z ciebie wyleci do tamtego piekła, gdzie zaraz zostanie zniszczona, zjedzona przez szkodliwą atmosferę tam panującą. I niebo poczuje się przez chwilę, ej, coś jest nie tak, chyba mam zamknąć po prostu te drzwi. I zaraz, po paru chwilach, może po paru godzinach, w ekstremalnych wypadkach, po paru dniach, poczujesz, że temperatura w niebie osiągnęła odpowiedni poziom, taki jaki był wcześniej. Niebo wróciło do równowagi. Otwieramy się. Jedynie przed tymi, którzy nie chcą się smażyć. Którzy wołają o ukojenie, ponieważ do nieba wchodzą. Ponieważ zmieniają swoją świątynię raz w niebo, raz w piekło. I piekło jest dla nich tak trudne, że wystarczy lekki podmuch światła, spokoju, ukojenia. I oni już czują się lepiej i już przestają niszczyć samych siebie i to, co ich otacza.
ego. Ego tych, którzy jeszcze czasami je wybierają. Będzie od czasu do czasu wybierać sobie taką osobę, która jest właśnie w takiej trudnej sytuacji, którą sama wybiera i będzie starało sobie o tą osobę zbawić, polepszyć syndrom zbawiciela. Jeżeli widzisz, mój drogi przyjacielu, moja droga przyjaciółko, osobę, która w twoim mniemaniu wymaga zbawienia, to ty sam już jesteś chory. Już sam nie jesteś w niebie, lecz w piekle. Tak więc proszę, przyglądaj się bacznie, niezwykle bacznie, czy nie robisz sobie gdzieś całkowicie niepotrzebnego przeciągu. Bo teraz do nieba, czyli do stanu świadomości Chrystusowej, bo używamy teraz takich metafor bardziej tradycyjnych, do stanu tej wyniesionej świadomości powrócą ci i tylko i wyłącznie ci, którzy będą tego chcieli. A kiedy człowiek zaczyna chcieć Boga, kiedy ma dość ogni piekielnych, które sam sobie serwuje. Tak więc zobacz, proszę, że próba gaszenia piekła i zamiany je w niebo w momencie, kiedy decyzja danej osoby jest w mocy, która mówi, ja chcę bólu, to wiesz, co zrobi próba ugaszenia czy naprawienia jej problemu? Utrudnisz jej drogę duchową. I to jest miejsce, gdzie wielu nauczycieli polegnie przynajmniej raz, a często wielokrotnie. Łapać się będziecie na tym, że rozmawiacie z kimś, rozmawiacie i nagle czujecie, coś mi tu wieje, jakiś przeciąg, energia z mojego nieba leci do jakiegoś piekła, w czarną dziurę i nic się nie dzieje, a ja czuję się wyssany. Pytanie, co ja robię? Czy ja nie próbuję pomóc komuś? Tej pomocy tak naprawdę nie chcę. Pomimo tego, że ustami może wyrażać pragnienie zmiany. Tylko ci wrócą do Królestwa, którzy będą tego świadomie chcieli i którzy będą świadomie pracować z własnym umysłem, aby ziemia obiecana była na powrót ich. Tylko ci. Jeżeli ktoś chce się smażyć i widzisz to, najlepiej zrobisz, pozwalając mu się smażyć. I pomimo tego, że ponownie dla twojego ego może być to trudne, no bo jak to? Ja mam tutaj taki wspaniały stan, a tu jest osoba, która jest tak źle. Czy to nie jest naturalne, że ja chcę jej pomóc? Tak, to jest naturalne, o ile pomagasz mądrze, a nie przedłużasz czyjąś agonię. Już wyjaśniam. Wyobraź sobie tą osobę w tym swoim własnym piekle, które kreuje, które może zamienić się w niebo, o ile ta osoba tak zadecyduje. Jeżeli ty przed decyzją o przebudzeniu, przed decyzją o prawdziwym wzroście duchowym, o prawdziwym doświadczeniu łaski. Jeżeli ty przed decyzją danej osoby stwierdzisz, ja wychodzę przed szereg, otwieram swoje niebo i niech się dzieją dobre rzeczy, to możesz ponownie stworzyć ten przeciąg. Poczujesz się wyssany, nic dobrego się nie stanie,
A co najbardziej przewrotne, ugaszając na chwilę płomień osoby, która go tworzy, bo tak chce, utwierdzasz ją w przekonaniu, że jej system myślowy, mentalny i jej system działania jest słuszny. Jest słuszny. I tutaj, proszę, niech podniesie ręka ta osoba, która czuje, że poczyniła w sposób, który tutaj wymieniłem. Przyznaj się sam przed sobą, sama przed sobą, że to nie ma sensu. Wielokrotnie widziałeś osobę, która szczerze pragnie Boga. I wtedy wystarczy dosłownie tylko wyciągnąć leciutko rękę. A tamta osoba sama, z własnej siły, z własnej determinacji jest wdzięczna. Wychodzi, jest jej lepiej, następuje uwolnienie i ty, i tamta osoba czujecie się napełnieni mocą oraz duchem. Po tym poznasz, że pomagasz komuś właściwie. Czujesz się silniejszy niż wcześniej. Silniejszy niż wcześniej. Jeżeli tego uczucia umocnienia nie ma, to przykro mi to mówić, moi drodzy, tak zwani duchowi uzdrowiciele, pomagasz niewłaściwie. 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 Kochamy was. Amen.